Właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć o pieniądzach, o sianiu w królestwo. Ja sobie to tak roboczo nazwałem sianie w królestwo, a bycie domownikiem. Artur kiedyś powiedział, że gdyby każdy siał, u nas oczywiście, 10%, to byłoby wielkie przebudzenie w tym kraju. I ja się na tym zatrzymałem. Ale już dużo wcześniej pojąłem istotę też tego, kim jest domownik, czym jest sianie w królestwo. To takie moje objawienie było. Kiedyś też Artur powiedział, że Bóg do niego powiedział, żeby ufał swoim objawieniom, bo jeśli nie będzie ufał, no to będzie kicha, prawda? I ja też tak postanowiłem zrobić na 100%, w ogóle nie zastanawiać się nad pewnymi myślami, bo gdybym nie ufał swoim objawieniom, to by się mogło okazać, że podważam to, co mówi do mnie Bóg niejednokrotnie. Dlatego postanowiłem, że będę na 100% ufał w te Boże myśli. I właśnie, ja zrozumiałem, że sianie w królestwo to też jest przebudzenie. To jest właśnie przebudzenie, dlatego ja jestem człowiekiem, który sieje w królestwo, bo jest człowiekiem przebudzenia, ale jest też inna kwestia. Jestem też domownikiem. Ja się często spotykam z czymś takim, że ludzie przychodzą i na przykład pytają, co mają robić, żeby się im dobrze finansowo kręciło, żeby była dobra kasa. I tak naprawdę wszystko robią, no wszystko, prawda? Trzymają się Bożej prawdy takiej, niejednokrotnie przychodzą na konsultacje, okej, fajnie, dobra, ja to robię, ja to wykonuję, ale coś nie idzie, albo słabo idzie. Dlaczego? Bo nie sieją. Bo tutaj chodzi o pułap serca. Tutaj chodzi o pułap serca i tutaj chodzi o to, że kiedy ktoś tutaj przychodzi na przykład do pastora czy do jakiegoś lidera i prosi o radę, o drogę, o kierunek i on ją otrzymuje, to on już coś otrzymuje. On już otrzymuje bardzo dużo. To są rzeczy z serca i kiedy coś otrzymujesz, a nie dajesz od siebie, no to masz bardziej mentalność biorcy, a Słowo Boże mówi, że bardziej błogosławione jest dawanie niż branie. Dawanie niż branie. I teraz ja sobie kiedyś już bardzo dawno postawiłem sam takie pytanie, kim jest domownik? I to jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie, bo kim jest domownik? No domownik to jest ten, który przebywa w domu, prawda? Każdy tutaj jest domownikiem. Każdy w tym momencie powie na pytanie, czy jesteś domownikiem, powie amen. Dlatego definicja domownika, odpowiedź na to, kim jest domownik, jest prosta. To przede wszystkim jest osoba, która bierze odpowiedzialność za dom. Bo mamy domowników, którzy są dorośli, ale mamy też dzieci, którym trzeba zmieniać pieluchy. A my wszyscy tu jesteśmy dorosłymi ludźmi i to jest nasz tutaj dom. Dlatego dla mnie to, jakim ja jestem domownikiem, stało się bardzo ważne. I właśnie jedną z tych rzeczy, których dotyczy to, że ja jestem domownikiem, to ja przynoszę kasę tutaj do królestwa, do domu, bo to się też tak czasem mówi i to może być, uważam nawet czasami źle pojmowanie, sianie w królestwo. Tak, to jest królestwo, ale jakby to jest najpierw dom. To jest dom, w którym my tutaj jesteśmy. I teraz tak, wyobraźmy sobie taką sytuację. Każdy gdzieś, no może nie każdy, ale większość ludzi wynajmuje mieszkania i w tym i wynajmuje się mieszkanie i w tym mieszkaniu, załóżmy Sławek wynajął mieszkanie i trzy osoby z kościoła przyszły do niego i każdy chce mieć jakiś pokój, Sławek mówi dobra, no to wynajmujemy mieszkanie. I teraz w ogóle, czy można dać 1% Sławkowi? Masz 1%, dobra, zapłacisz resztę. No nie można, bo każdy wynajmuje mieszkanie i każdy liczy się z tym, że musi odpowiednią część kasy dać za mieszkanie, bo to jest dom. To jest to jest miejsce, gdzie wszyscy mieszkają. I to jest dom i to jest wspólne miejsce, dlatego jak siejesz w królestwo co niedzielę po 10 zł, a zarabiasz 4000, no to nie dziw się, że masz podwyżkę 10 zł później, no bo siejesz 10 zł. I taka jest prawda. Ja to zrozumiałem, to było moje osobiste objawienie,
do tego, jak podchodzisz do kwestii kasy. Ja tutaj też swoje serce przefiltrowałem w tym temacie, tylko że ja jakby, będąc też domownikiem, to się kocha dom, kocha się wszystkich domowników. To jest jeszcze jedna właśnie kwestia. Ja zrozumiałem, a w ogóle zrozumiałem, ja cały czas byłem świadomy tego, kim ja byłem i jakie miałem jazdy, jak ja tutaj przyszedłem do tego kościoła i kim jestem dzisiaj, kim jestem teraz. I mam też świadomość, kto mi to uczynił. Ja kiedyś, jakiś czas temu niedawno, w ogóle kiedy o tym myślałem, to się popłakałem, bo byłem sobie w pracy i w tej pracy sobie właśnie rozmyślałem nad tym, co ja tutaj otrzymałem od moich pastorów, czego Artur mnie nauczył i się popłakałem, bo pomyślałem, co ja mu mogę w ogóle za to dać? Dziesięcinę, no tak, jedynie mogę pokazać w ogóle, bo wdzięczność właśnie w taki sposób, bo ja nie lubię, jak ktoś mówi do mnie na przykład, ja ci błogosławię w imieniu, ja to weź mnie błogosław, wyciąg 1000 złotych i mi daj do kieszeni, tak mi pobłogosławisz, a nie mówi, że ja ci błogosławię w imieniu Jezusa, bo to są śmieci, bo Słowo Boże mówi, że miłujcie nie słowem, ale czynem i prawdą, więc jak ja kogoś kocham, to ja mu nie błogosławię słownie, tylko ja mu daję siano, daję mu pieniądze, po prostu, dlatego w tym temacie ja przeszlifowałem swoje serce, zwłaszcza kiedy ja w ogóle byłem nieświadomy tego, że w ogóle ta wynajęcie tej sali kosztuje 16 tysięcy. Myślałem tu grubo, nie? 16 tysięcy. No to trochę jest. I dlatego dla mnie też wiadomo, że ja podporządkowałem całe swoje życie Królestwu i wszystko, co w moim życiu się dzieje, jest związane z Królestwem. Totalnie wszystko. Ale to też nie jest wytłumaczenie, żeby nie przynosić kasy do kościoła, bo i to 10% to jest takie trochę, no 10% dziesięcina, wiadomo, Artur kiedyś powiedział, obowiązuje stocina i to jest prawda, tak obowiązuje, prawda, dlatego, ale warto się trzymać takiego pułapu, że 10% to jest takie minimum, bo tutaj właśnie chodzi o człowieka, bo tutaj właśnie chodzi o to, jak ty też będziesz miał w życiu. To, co Artur kiedyś powiedział, że kiedy usługiwał w takim domu bezdomnych, usługiwał tym bezdomnym, to normalnie tak samo była zbierana kasa. Nieważne, że oni mieli dobrze, oni dawali, bo oni mieli takie serce, no bo oni byli wdzięczni, tak? Tak samo jak ta wdowa w ogóle, ten wdowi grosz, każdy to zna. No ona była wdzięczna, ona żyła z wiary, widać, że ona wiedziała, co robi, bo ona dawała ostatnie pieniądze. Ja dzisiaj, mnie kiedyś zatrzymało też to, jak żyli właśnie, jak żył pierwszy kościół, pierwsi apostołowie, oni w ogóle wszyscy przynosili do kościoła w ogóle wszystko, co mieli i tam, to była rodzina, to był dom. Oni przynosili to, co mieli i apostołowie rozdzielali względem tego, kto ile potrzebował i tak dalej, i tak dalej. I no to jest w ogóle taki wspaniały jakby wzór takiego poczucia bycia w domu, prawda? Ja dziś osobiście jestem na takim etapie, że gdyby coś takiego miało nastąpić, to ja nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu. Dlaczego? Bo całe moje życie jest podporządkowane pod Królestwo i ja bym dzisiaj mógł, zarabiając całe pieniądze, przynieść je do kościoła i wziąć to, co ja potrzebuję. No bo na co ja potrzebuję? Ja potrzebuję na to, żeby szerzyć Królestwo. Dlaczego? Bo to jest moim pokarmem. Szerzenie Królestwa. To jest moim pokarmem. A moją radością jest to, że ja tutaj jestem w domu i że mam takich ludzi kochających. To jest moją radością. I to jest całe moje życie. I jedziemy z koksem dalej. I to mi się podoba. Takie właśnie życie. Kiedyś byłem bandziorem, a dzisiaj jestem domownikiem i człowiekiem Królestwa. I to mnie właśnie uszczęśliwia. I to mnie uszczęśliwia. Mnie też rozbroiło w ogóle, już tak nawet ze słowa, patrząc w kwestię tego, jak się portfel nawraca, to mi się Zacheusz podobał. Jemu się portfel automatycznie nawrócił. W ogóle Jezus przyszedł i automat był taki, w ogóle on spotkał się z Jezusem. Poznał Jezusa, automatycznie mu się portfel nawrócił. Pierwszy, nie Zacheusz, pierwszy portfel. No nie no, Zacheusz, no ale tutaj warto sobie to poanalizować, bo ja się też na tym zatrzymałem no i to fajne było, naprawdę. I tyle, no. Tyle po prostu chciałem powiedzieć, no. Że to jest ważne. To jest bardzo ważne sianie w Królestwo. Daj mi słowo. No, jest.
Dawajcie, a będzie wam dane, to każdy zna, ale dalej jest lepsza wersja. Wtedy dobrą porcję, napchaną, ubitą i z naddatkiem wsypią w wasze zanadrze. Bo jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. I to jest to, co ja dzisiaj mówię. To jest to, co ja dzisiaj mówię. Bo jest też napisane, że tam, gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. I to się też tyczy królestwa. Amen.